Cześć! Zapraszam na wiosenny odcinek o zimowych ubraniach. Cześć moi drodzy, witajcie po krótkiej przerwie. Ja już jestem z powrotem, jestem cała, zdrowa, nic sobie nie zrobiłam. Uważam to za po prostu ogromny sukces. Przy okazji myślę, że nauczyłam się trochę jeździć na nartach, bo przerzuciłam się z deski na narty. Ci, którzy są ze mną od dłuższego czasu, wiedzą, że jeździłam na desce. Tutaj nawet wrzucę Wam filmik o tym, jak się pakuje zwykle na narty. Ale przerzuciłam się z deski na narty po moim wypadku, o którym też możecie się dowiedzieć z filmu, który też Wam tutaj podrzucę w kartę. Więc szybkie przepraszam, nie udało mi się nagrać filmu z wyprzedzeniem i teraz też dopiero w poniedziałek będę publikować ten film, który nagrywam, ze względu na to, że wróciliśmy wczoraj. Wczoraj byliśmy totalnie zmęczeni po 22 godzinach jazdy i stwierdziłam, że poświęcę jeden dzień na wypoczywanie i dopiero dzisiaj udało mi się nagrać ten materiał. Ale tak jak wspomniałam na początku, będę mówić jeszcze o ubraniach zimowych. Chociaż jutro jest pierwszy dzień wiosny, i w sumie moja głowa też już jest w takim wiosennym nastroju i też już myślę o moich wiosennych zestawach, ale takim kluczowym elementem dla mnie, jeżeli chodzi o przejście do kolejnej pory, zwłaszcza jeżeli jest to przejście między zimą a wiosną, jest przechowywanie tych ubrań zimowych i tak jakby odpowiednie zabezpieczenie ich, schowanie ich w odpowiedni sposób, tak abym mogła się nimi cieszyć, kiedy wyjmę je mniej więcej po okresie takiej wczesnej jesieni. Jak wiecie, ja stosuję taką zasadę, że ubrań na dany sezon, zwłaszcza kiedy mamy jesień, zimę i później wiosnę, lato, nie trzymam wszystkich naraz na widoku. Skupiam się tylko na tych ubraniach, które są ważne dla tego sezonu i których mogę w tym sezonie używać, ze względu na to, że raz, nie mam na to miejsca, żeby wszystkie moje ubrania przechowywać tak, jakbym chciała przechowywać, czyli z lekkim luzem w szafach. Dwa, ubrania, które wiszą i których się na przykład nie używa, jeżeli nie są dobrze zabezpieczone, na przykład w workach przeciwkurzowych, to właśnie się kurzą i mogą być narażone na różne oddziaływania i nie być w tak dobrym stanie po wyciągnięciu ich z powrotem w tym sezonie, w którym będziecie chcieli je nosić. W związku z tym chciałam Wam opowiedzieć o kilku moich wskazówkach, tipach albo sposobach na pakowanie i przechowywanie ubrań zimowych, kiedy jest już czas na przejście do kolejnego sezonu, czyli do wiosny. Podzieliłabym je na takie trzy duże działy. Pierwszy z nich to jest czyszczenie, drugi to jest pielęgnacja i trzeci przechowywanie. Zaczynając od czyszczenia, kiedy chcę schować wszystkie moje zimowe ubrania, to zaczynam od sprawdzenia, czy wszystkie z nich są czyste. O tak. Jeżeli mają jakieś plamy, jeżeli ich zapach nie jest taki, jakbym chciała, to o ile nie są to płaszcze, wszystkie piorę albo ręcznie, albo na odpowiednich obrotach w pralce. Jeżeli chodzi o płaszcze, te oddaję zawsze do pralni, ze względu na to, że ja nie jestem w stanie sama wyprać tak płaszcza i później go wyprasować, żeby on nadal zachowywał swój kształt. No i wszystkie płaszcze, które mam, te zimowe, są wełniane, więc też nie chciałabym tutaj tej wełny zniszczyć, bo o ile, jeżeli mam sweter z lumpeksu i nie wiem, coś mi nie zagra i sfilcuję na przykład ten sweter, no to będzie mi mniej szkoda niż jakieś moje płaszcze, które też pochodzą z drugiej ręki, ale powiedzmy, że są dla mnie znacznie bardziej wartościowe niż sweter. O tak. Mówiąc o swetrach, te, jeżeli mają plamy, piorę w płynie specjalnym do prania swetrów, częściej ręcznie niż w pralce, ze względu na to, że różne pralki działają różnie. Ja swojej tak nie do końca ufam, więc wolę po prostu wyprać ten sweter w ręku, wysuszyć go na płasko. Pamiętajcie o tym, że zawsze jak suszymy swetry mokre, to suszymy je na płasko, żeby wełna się nie powyciągała i żeby one zachowały swój kształt. A jeżeli ubrania nie mają żadnych plam, to wkładam je do zamrażarnika. I tak robię przede wszystkim ze swetrami, których staram się nie zaplamić i przeważnie mi się to udaje. No ale wiadomo, że wymagają one takiego odświeżenia
I najlepszym odświeżeniem dla swetrów, czy kiedyś już też wspominałam, dla jeansów, jeżeli nie są poplamione, nie mają jakichś dużych zabrudzeń, jest włożenie ich na 24 godziny do zamrażarki, dzięki czemu wszystkie jakieś takie bakterie, które są w tych ubraniach, zostaną wymrożone i ubranie będzie prawie jak nowe. To tyle, jeżeli chodzi o czyszczenie. Później przechodzę do, ja to nazywam pielęgnacją, ale to jest takie sprawdzenie, czy moje ubrania wymagają jakiejś interwencji z mojej strony. Przeważnie sprawdzam, czy nie mają jakichś dziurek, które mogłabym zaszyć, zacerować. Bardzo często to się w ogóle zdarza przy płaszczach, którym się na przykład rozpruwa kieszeń. Nie wiem, kieszenie w płaszczach to jest chyba najsłabszy element i ja chyba nie miałam jeszcze takiego płaszcza, w którym by się nie rozpruła kieszeń, więc po prostu wszystkie te kieszenie sobie wtedy zaszywam, żeby nie było w nich dziur. I też tutaj w te pielęgnacje wliczam na przykład odkulkowywanie swetrów, bo niezależnie od tego, czy sweter jest wełniany, czy sweter jest akrylowy, akrylowe bardziej, bawełniane chyba najmniej z tych wszystkich, ale wełniane też, mają tendencję do kulkowania się, zwłaszcza tutaj w obszarze pach, w obszarze boków, rękawy. To są takie miejsca, na których możecie zauważyć takie małe wełniane kuleczki. Ja do odkulkowania swetrów używam maszynki, takiej specjalnej, przeznaczonej do swetrów. Słyszałam, że można też to zrobić za pomocą zwyczajnej maszynki do golenia, natomiast od kiedy pamiętam, używam właśnie, mam gdzieś zawsze tę taką maszynkę do swetrów i po prostu sobie nią jeżdżę po tym swetrze, żeby on zaczął wyglądać lepiej. Bo generalnie odkulkowywanie rzeczy to jest taki magiczny sposób, że jak weźmiecie nawet zwykłą bluzę, która się gdzieś tam skulkowała i przejedziecie ją tą maszynką, to ona po prostu wygląda jakby była dopiero co kupiona. I to samo jest ze swetrami. Ja odkulkowuję również szaliki, czapki, jeżeli tam się pojawiły jakieś kulki, więc tutaj wszystkie zimowe rzeczy, które mogą się skulkować, traktuję właśnie tą maszynką. I kiedy moje zimowe rzeczy są już, że tak powiem, wyprane, czyste, odświeżone, nie mają żadnych wad w postaci małych dziurek, nie mają kulek na sobie, to są gotowe do przechowywania ich i właśnie w ten sposób przechodzę do trzeciego działu, który nazywam przechowywaniem. I tutaj od wielu lat już stosuję taki sposób, który jak go poznałam, to po prostu zmienił się mój świat, jeżeli chodzi o przechowywanie rzeczy, a mianowicie są to worki próżniowe, czyli takie worki, do których wkładacie ubranie, zapinacie je strunowo przeważnie i odciągacie powietrze za pomocą odkurzacza. Dzięki takiemu rozwiązaniu wasze ubrania zajmują jakieś 4 razy mniej miejsca niż normalnie, więc możecie je łatwiej przechowywać później. Poza tym są zabezpieczone przed kurzem, zabezpieczone przed jakimiś, nie wiem, molami albo innymi złymi owadami, które próbują się czasami dobrać do naszych ubrań. Jedynym minusem tych worków, jaki widzę, jest to, że później jak wyjmujecie z nich ubranie, to jest po prostu wygniecione na maksa i trzeba odczekać, odprasować, żeby te ubrania przypominały swój poprzedni kształt, ale na pewno jest to dużo łatwiejsze niż przechowywanie ubrań luzem, narażając je na różne czynniki zewnętrzne. I ja albo trzymam te worki pod łóżkiem, tak po prostu w przestrzeni pod łóżkiem, albo wkładam je do pojemników, które też mam z IKEA, które leżą sobie na szafie. I zależy to od liczby worków, jakie mam, od liczby rzeczy, jakie mam w tych workach. Też w workach próżniowych przechowuję na przykład poduszki i kołdry, których nie używamy na co dzień, są to zestawy dla gości i wyciągam je wtedy, kiedy goście nas odwiedzają i te zestawy są potrzebne do użycia. No bo wychodzę z założenia, że nie ma sensu trzymać czegoś, kiedy może niekoniecznie mamy na to aż tyle miejsca, a co nie jest używane na co dzień. No i tak pochowane rzeczy, przygotowane rzeczy sobie leżą przez cały okres wiosny, lata, wczesnej jesieni do momentu, aż przyjdą chłodniejsze dni i kiedy trzeba będzie ponownie to wszystko wyjąć. Mam nadzieję, że w Polsce u nas już nie będzie jeszcze bardziej chłodniejszych dni, które są teraz, bo ja już mam dość tej zimy i po prostu chciałabym móc cieszyć się swoimi wiosennymi ubraniami. I generalnie bardzo Wam polecam takie właśnie przechowywanie rzeczy na konkretny sezon z dala od Waszego widoku,
w jakiś sposób, tak żebyście w momencie, kiedy otwieracie te wszystkie, w moim przypadku na przykład worki próżniowe, albo inne pojemniki, w których przechowujecie dane ubrania, to macie wrażenie, jakbyście były po jakichś ogromnych zakupach i macie full nowych rzeczy, którymi możecie się cieszyć na kolejny sezon, bez konieczności wydawania dodatkowych pieniędzy. To były moje sposoby na przechowywanie ubrań zimowych. Dajcie znać, czy Wy może macie jakieś fajne sposoby, o których ja nie słyszałam, a mogłabym je zaimplementować do mojej szafy i potraktować moje rzeczy w jeszcze lepszy sposób w czasie, kiedy one sobie idą na taki wiosenno-letni sen. Tymczasem pozdrawiam Was ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!